Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od Wyżyny Lubelskiej na Roztoczu. To najbardziej nasłoneczniony region w Polsce, gdzie zielony krajobraz poprzecinany jest malowniczymi pagórkami i wąwozami oraz kilometrami tras pieszych i rowerowych. Trafiamy do serca zabytkowego parku w Wierzchowiskach Drugich, w którego centralnym punkcie bije źródło rzeki Sanny, prawego dopływu Wisły. To miejsce, gdzie przedziwnie splatały się różne wątki dziejów Polski, a które mimo to pozostawało na obrzeżu historii zapomniane i nieodkryte. Po generalnym remoncie w 2011 roku tutejszy dwór odzyskał swą dawną świetność za sprawą Darka Nizio, który wraz z rodziną stworzył tu sielski klimat dla gości, a dla swoich bliskich wymarzone miejsce na ziemi łączące naturę z ekologią pośród zwierząt i winorośli. Funkcjonuje tu biodynamiczna winnica. Winorośle mają pole do popisu. Wszystko dzięki słońcu. 1683 to średnia roczna liczba godzin usłonecznienia na Roztoczu. Tu mamy odmiany, 5 odmian. Mamy Regenta, Solarisa, Reslinga, Muscarisa i Johannitera. No i w tym roku powiększamy, znaczy na wiosnę powiększamy o następne 3,5 hektara. Zmieniamy w ogóle prowadzenie winnicy, ponieważ to jest pierwszy rok biodynamiki. Jaka jest historia tego miejsca i Was w tym miejscu? Dowiedzieliśmy się o tym dworku w 2006 roku, początkiem 2006. Z tym, że to był bardzo zniszczone, było bardzo zniszczone miejsce, bardzo zdewastowane. Ale przyjechaliśmy i od razu się zakochaliśmy. To było po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Ale wracając do domu, bo mieszkamy w innym miejscu, mówimy, po co nam to? Musimy się zastanowić. Przyjeżdżaliśmy wielokrotnie przez cały rok, nie wiem ile to było razy. Co przyjeżdżamy, to chcemy. Wracamy, ciągnęło. I w końcu podjęliśmy decyzję, bierzemy. Oczywiście początek był bardzo trudny, ze względu na konserwatora, na bardzo duży ogrom pracy i niedoszacowanie inwestycji. Ale teraz po iluś latach podjąłbym tą samą decyzję. I tutaj w takiej kuźni zrobiliście winiarnię? Tak, to kiedyś była stara kuźnia, ale nie mieliśmy co kuć. No to stwierdziliśmy, że nie będziemy nowego budynku budować. I stwierdziliśmy, że bardzo dobrze się nadaje na winiarnię. Ja Wam pokażę w ogóle, żebyście poczuli klimat win biodynamicznych. No proszę bardzo, na przykład. Mamy totalnie naturalne wina, niefiltrowane. Zobaczcie. Jak przekręcimy, to mamy... To jest wino. A chcemy je czyste, czekamy. Sedymentuje się naturalnie. Powoli schodzi to wszystko i mamy czyściutkie wino. Nastrój w Wierzchowiskach tworzy nie tylko winnica. Można tu spotkać choćby owce, dzięki którym goście dworu mogą rozkoszować się rzemieślniczymi serami. Do tego prowadzona jest tu ekologiczna farma z warzywami i owocami. Wszystko ze sobą współgra. A skąd pomysł, żeby znalazły się tutaj owce? Owce przede wszystkim, znaczy my w ogóle kochamy zwierzęta, bo nawet jak nie mieliśmy tego, to mieliśmy w domu konie. Koty, psy, zawsze. A teraz, ze względu na to, że musimy połączyć to, co lubimy, i tak naprawdę troszeczkę z kasą, ponieważ syn i ja kończyliśmy kursy serowarskie, chcemy robić sery. Znaczy, już robimy sery. To są super, po prostu... Jako cudno. Czasami przyjdę, a tak się położy, ja się na nie położę, one przychodzą, ciągają tutaj, liżą. Mają jakieś imiona? Te jeszcze nie mają, bo mam problem, ponieważ to są z tego roku. Ja ich jeszcze nie rozróżniam. Ale one Ciebie poznają, widzę. Tak, ja tylko pojawiam się to od razu. Tam mam takiego miłośnika, który czasami gdzieś się pojawia. Na zdjęciach. Tamten ma na imię Bob. 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 Ponieważ jak do nas przyjechał, był tak zarośnięty, wyglądał jak Bob Marley. Kolega był akurat podczas rozładunku i otworzyliśmy drzwi, a on... Jezu, Bob Marley. No i został Bob. No jest Bob czeka teraz, ponieważ w październiku będzie miał zajęcie, bo przyjeżdża jeszcze 27 owieczek. O.
będzie miał co robić. To wyzwanie przed nim. Tak, wyzwanie, także go na razie musimy ograniczyć, bo on bardzo chce, ale musi trochę być cierpliwy. Są przecudowne, to są takie zwierzątka, że po prostu ja nie spodziewałem się, że owce są tak przyjazne. Ta rasa, nie wiem jak inne. A jaka to jest rasa? Wschodniofryzyjska. No cześć. Uwielbiają głaskanie. Uwielbiają. To właśnie takie trochę kudłate pieski. Od jakiegoś czasu cały czas chcemy stworzyć tu taki ekosystem samowystarczalności. Czyli jak COVID wszedł, to troszkę za wcześnie, bo jeszcze rok, dwa i może chcemy coś takiego mieć, żebyśmy byli samowystarczalni. Dlatego są nam potrzebne i zwierzątka, i wszystkie żyjątka, które są tutaj i coraz więcej, bo ostatnio pojawiły się jastrzębie, ponieważ mamy to gospodarstwo, już jest ekologiczne, a teraz staramy się już o certyfikat biodynamiczny. Cudownie. Czyli biodynamika to już jest taki stworzenie takiego ekosystemu między człowiekiem, rośliną a zwierzęciem. Bob to jest tak ze mną związany, gdzie się poruszam, to on za mną. Bobby, idę do ciebie. Idę, Bobby. Bob tak zapraszał do swojej zagrody, że nie sposób było mu odmówić. Chyba jednak należało, o czym Marysia miała okazję się przekonać. Cześć, Bob. No, jaki przyjazny. Nie, nie, nie! Bob! Co to było? Po wizycie u Boba pozostało wierzyć Darkowi, że pozostałe zwierzęta przywitają nas odrobinę mniej wyskokowo. Pa, Bob. No pa. Spotykamy kozy. Przychodzi do nas mała Lukrecja, która została odrzucona przez matkę i całkiem niedawno była karmiona przez Darka. O, jak ty lubisz być głaskana. O, już przychodzą kolejne. Druga młoda też przyszła. Chodź. No nie ma zagrożenia. Pasją i miłością Darka są konie, które swobodnie spacerują na terenie w pobliżu dworu. No chodźcie. Chodźcie. Cześć. One sobie spokojnie, tak spokojnie i swobodnie chodzą. Goście, którzy idą do winnicy, zawsze konie je odprowadzają. Także no widzę, że są towarzyskie. Nie ma tutaj uderzania ani jakiegoś tam. No jedynie trzeba uważać na kopytka, żeby nie nastąpił. Ale jeździcie konno? Tak. Jeździcie? Chociaż ostatnio mało czasu mamy na jazdę. Chyba że w teren z naszymi gośćmi. Czyli ja jak w teren, to ja jeżdżę. A powiedz, czy wyobrażasz sobie teraz życie gdzie indziej w inny sposób? Nie. Jeżeli nawet gdzie indziej, to ale jeżeli nawet gdzie indziej, to tylko ze zwierzętami. A powiedz, jak wygląda twój dzień zwykle? Bo dzisiaj rano na przykład, tak, gdy się spotkaliśmy, to mówiłeś, że przedtem byłeś na grzybach. Tak, dzisiaj o 6 pojechałem na grzyby, bo jest sezon, to trzeba naszych gości pozbierać. Później idę, wracam. Akurat dzisiaj było inaczej, bo wróciłem i zapomniałem, że miałem pstrągi złapać. No to szybciutko poszliśmy z przyszłym zdjęciem złapać pstrągów trochę. Później rano zazwyczaj to jest, zaczyna się od dojenia zwierzątek, czyli od wszystko praca przy zwierzątkach. Czyli wraca w 5-6 rano, dzień się zaczyna, a kończy się wieczornym dojeniem. O, cześć! O godzinie 20. Sprzątanie. Spanie. I dobre spanie, głębokie. Dobre spanie. W takich warunkach z pewnością łatwo zatracić się w naturze. Oby takiego czasu spędzonego we wersji slow było w naszym życiu sporo.